Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Powiem wam, że tak się stęskniłam za takimi domowymi vlogami i czuję na sobie właśnie czyjś wzrok. Ktoś mnie obserwuje. Tomek tak się spojrzał, jak tak wyskoczyłam. Dzień dobry, a Tomek... O co chodzi? O co chodzi? Skąd to nam tyle energii? Powiem wam, że mam dużo energii dzisiaj. W ogóle wczoraj też jakoś tak miałam po tym powrocie z wyjazdu. Mam dużo energii, więc chyba dobrze na mnie podziałał. Po pierwsze wyjazd, a po drugie chyba dobrze też na mnie działa ta myśl, że spędzę teraz trochę więcej czasu w domu niż, nie wiem, 3 dni, bo no nawet mówiłam o tym, ale chyba na Instagramie, że... A, nie, w poprzednim vlogu też mówiłam, więc nie będę tutaj się powtarzać mocno, ale powiem wam, że te wyjazdy, mimo że uwielbiam, no to trochę mi brakuje takiego czasu spędzonego w domu, więc cieszę się, że będę teraz miała trochę czasu tutaj, wiecie, takiego bardziej spokojnego, jeśli można powiedzieć spokojnego, bo mam dużo planów takich związanych z pracą, natomiast mega się cieszę, że trochę pobędziemy na miejscu, pobędziemy też z bliskimi, ale też będę miała czas właśnie na zrobienie różnych rzeczy tutaj na miejscu, no bo trochę mi tego brakowało, trochę mi brakowało pracy, trochę mi brakowało nagrywania, tak jak mówię, brakowało mi też vlogowania takiego domowego, kiedyś jak się wygłupia. Jak się ciemniło, bo słońce zaszło akurat i tak mega ciemno się w aparacie zrobiło. Właśnie za chwilę się biorę za ściągnięcie tego prania, ale najpierw pokażę wam tego małego roztrzepańca, bo wczoraj sami ją obcięliśmy, właściwie no w sumie wspólnymi siłami. Tomek trochę maszynką ją obcinał, potem ja ją trochę nożyczkami poprawiłam, bo nie chcieliśmy jej oddawać do fryzjera. Jakoś tak powiem wam, że nie mam zaufania do fryzjerów psich. Właściwie mam zaufanie do jednej psiej fryzjerki, ale w Warszawie, a stwierdziliśmy, że nie będziemy jeździć specjalnie, tylko no spróbujemy ją może sami obciąć. Właściwie ja doszłam do wniosku, że przecież możemy sami ją obciąć, spróbować, zobaczyć. No i powiem wam, że całkiem wyszło. Tyle, że jest jeszcze nieumyta po tym strzyżeniu, bo wczoraj długo męczyliśmy ją tym cięciem i już nie chciałam jej, wiecie, mordować jeszcze, bo ona nie lubi się kąpać, także dzisiaj dopiero pójdzie do umycia. Teraz wygląda jak z gredy, bo tak się roztrzepała i te uszy i tak stoją, więc jest trochę roztrzepana, także nie zwracajcie uwagi, ale pokażę wam, jak ją obcięliśmy, bo ta, wiecie, roztrzepała swoją kituchę i głowę ma roztrzepaną, ale obcięta jest, myślę, że jak na nasze siły, to całkiem nieźle. Dzień dobry, Zgredku! Dzień dobry! Kto się tak roztrzepał? Kto tą głowę tak roztrzepał? Kto tą głowę tak roztrzepał? Poczekaj, bo jesteś nieostry. O! A masz fryza? No dobra, główka wiem, że jest roztrzepana. O, patrzcie, głupawka. Ale tutaj ciałko jej chcieliśmy tak dosyć krótko, żeby jej też było chłodniej. Mam wrażenie, że jest zadowolona. I w ogóle dzisiaj od rana tak się wygłupia. Tyle, że drapała się dosyć mocno rano. Wydaje mi się, że te włoski ją kują, więc dzisiaj pójdzie już do umycia. Wszystko jej dokładnie spłuczemy. Chociaż wydaje mi się, że jakoś tam dużo jej nie zostało na ciałku tych włosków. Natomiast na pewno gdzieś tam ją mogą kuć. Kto jest taki zadowolony? Co? Kto jest takim zadowolonym, szczęśliwym pieskiem? Co? Łapki też jej ścięliśmy na krótko, nie zostawialiśmy jej żadnej tak zwanej sukieneczki. No i jak ja mam teraz nagrywać? Jak Tomek, ty siedzisz tutaj rozebrany i ją wołasz? No pokaż się. O, swędzi, tak? Swędzi coś. W ogóle chyba komary ją pogryzły dzisiaj. Nawet widziałam, że miała gdzieś takie ugryzienia. Więc nie tylko nam się obrywa od komarów, ale jej też. I w ogóle tutaj na szyjce i pod szyjką ma takie plamki, ale ponoć to w ogóle jest jakieś hormonalne, coś takiego, także no nie ma się co przejmować. Ona tego nie drapie, nawet to ją nie swędzi, tylko po prostu są takie plamki na szyjce. Także raczej nic strasznego. No ale powiem wam, że myślę, że całkiem nam to obcięcie wyszło. Ogonek też jej skróciliśmy. Tutaj główkę też ma obciętą i jakoś tak starałam się w miarę równo to zrobić. Nie, cię to za wściekole, cię to za wściekole. Tylko, że no właśnie roztrzepała się, także jak ją umyjemy, no to może później wam ją jeszcze pokażę. Może coś tam będzie do poprawki na mokre jeszcze, jakbyśmy zauważyli. Cały ten koc mam już zniszczony przez ciebie. O, o. Tak wygłupy wychodzą. Dobra, my teraz będziemy się zbierać i musimy jechać do szwalni. Tak, usłyszałaś magiczne słowo. I później mamy spotkanie na 13. A co jest w ogóle godzina? 11. No to akurat podjedziemy sobie do szwalni, wrócimy pewnie na chwilę i skoczymy na spotkanie. Ja w trakcie jeszcze tutaj ogarnę trochę, bo później będę nagrywała haul, czy też film taki mierzymy, tak żebym chciała mieć trochę porządku w domu. I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather
Okej, mamy kolejny dzień. Powiem wam, że wczoraj chyba trochę zapeszyłam tym super humorem, bo później poczułam się tak trochę słabo. Już wiem dlaczego, bo dzisiaj przyszły kobiece dni niestety, ale chyba te hormony mi pomieszały totalnie w organizmie wczoraj, bo od południa do wieczora czułam się tak okropnie, jakoś wszystko mnie denerwowało i fizycznie też się czułam taka strasznie, strasznie zmęczona, jakbym po prostu przebiegła maraton, więc już nie nagrywałam, żeby nie marudzić. Dzisiaj jest dużo lepiej, trochę mnie pobolewał brzuch rano, ale już jest okej. No i jak widzicie, nagrałam makijaż, zrobiłam taki bardzo kolorowy, intensywny, cukierkowy wręcz makijaż nową paletką Andy Dare i Maxmo, także ten makijaż już na pewno jest na kanale, więc odsyłam was tam, jeśli chcecie zobaczyć, jak powstał makijaż i jak się pracowało z paletą. I teraz zrobiłam sobie małą przerwę, bo za chwilę będę nagrywała jeszcze haul ubraniowy, ale stwierdziłam, że zanim to zrobię, to powiem wam kilka słów na temat książki Agnieszki Maciąg, Miłość, Ścieżki do Wolności, bo też w ostatnim vlogu z wyjazdu mówiłam, że zdam wam taką małą recenzję, więc już wam mówię, oczywiście Candy chce wejść na łóżko, jak zaczęłam opowiadać. Na początku wam powiem, że światło może się mocno zmieniać, bo jest dzisiaj słoneczny dzień, ale tak wiecie, co chwilkę wychodzą jakieś chmury, o, i się rozjaśni i przyciemnia, no ale nieważne, to jest vlog, także spoko. I jeśli chodzi o książkę, to powiem wam, że to jest jedna z takich książek, która naprawdę bardzo mocno na mnie wpłynęła. I chociaż powiedzmy, że pierwsza część, jakby początek książki trochę był dla mnie taki nużący w pewnym momencie, dlatego że jest to no, historia Agnieszki, jeśli lubicie biografię, no to ten początek wam się spodoba. Jest to historia Agnieszki opowiedziana jakby jej słowami, ale warto przeczytać ten początek też dlatego, że on niesie za sobą pewien przekaz i niesie wnioski za sobą, które później jakby możemy wyciągnąć. I zdecydowanie właśnie druga część książki bardzo mi się spodobała, ponieważ ona jest o takim samorozwoju, jest w niej dużo informacji, dużo na temat relacji międzyludzkich, dużo na temat relacji Agnieszki z mężczyznami, z jej obecnym mężem, z jej byłym mężem, z jej dziećmi i jakby na bazie tych historii jej relacji wyciągamy wnioski dla siebie. Myślę, że bardzo ważne wnioski. Nie chcę wam tutaj dokładnie zdradzać, bo myślę, że warto naprawdę przeczytać tą książkę, ale też na podstawie tych relacji wyciągamy wnioski, jaką wartość i jak bardzo ważna jest miłość do samego siebie, a nie tylko miłość do innych ludzi. No i takim, jakbym miała podkreślić i wyciągnąć jeden taki krótki opis tego, czego z tej książki się dowiedziałam, no to tak w skrócie powiedziałabym, że miłość do siebie i troska o siebie jest jakby podstawą do tego, żeby kochać i troszczyć się o innych, bo gdy nie darzymy takim głębokim i szczerym uczuciem samych siebie, no to nigdy te relacje też nie będą jakby właściwe i nigdy one nie będą do końca takie, jak być powinny. Także takie wnioski wyciągnęłam z tej książki. Bardzo mi się spodobała też część o wibracjach, o wibracjach, które mają wpływ na nasze samopoczucie i na to, na jakich my wibracjach nadajemy. Ja też nie do końca, powiedziałabym, że nie do końca zgadzam się ze wszystkim, co przeczytałam w tej książce, ponieważ jest też trochę na temat medytacji, mantr, niektóre rzeczy fajnie jest wypróbować, natomiast jednak najbardziej właśnie do mnie trafił temat tych pozytywnych i negatywnych wibracji, bo jakkolwiek by tego nie nazwać, czy nazwiemy to wibracjami, czy jakkolwiek inaczej, no to możemy to naocznie zauważyć w swoim życiu. Ja wiele razy miałam tak, że no na jakimś najmniejszym przykładzie, jak na przykład otaczam się ludźmi takimi negatywnymi, którzy dużo narzekają, którzy, no nie wiem, są roszczeniowi, którym ciągle ktoś przeszkadza, coś im ciągle przeszkadza, no to jakby przejmujemy te wibracje, powiedzmy, od nich i przejmujemy od nich tą negatywną energię i ona na nas bardzo mocno wpływa. Tak samo jest na przykład, jak ja oglądam, myślę, że jestem po prostu bardzo podatna na takie wibracje, czy tam emocje, czy energię, jakkolwiek chcecie to nazwać, bo na przykład jak oglądam jakiś film o ciężkiej tematyce,
to ja mocno tym przesiąkam i później cały czas mam to w głowie, cały czas jakaś jestem taka rozdrażniona. Tak samo jest na przykład z muzyką i generalnie wszystko, wszystko ma jakieś wibracje i wszystko te wibracje czy tą energię może na nas przenosić jakby. Także należy też zwracać uwagę na to, kim się otaczamy, co robimy, czym karmimy też nasz umysł, czym wpływamy na niego, bo absolutnie nie mówię, że nie można, nie wiem, czytać książek czy oglądać filmów o cięższej tematyce, bo ja na przykład bardzo lubię czytać thrillery, wiecie o tym. Natomiast no, trzeba zwracać na to taką baczną uwagę, jeśli nie chcemy być pod wpływem tych negatywnych wibracji, tak bym powiedziała. No ogólnie naprawdę bardzo moim zdaniem wartościowa książka i tak jak mówię, dla niektórych osób może... No nawet nie wiem jak to określić, ale niektóre osoby mogą się z wieloma rzeczami w niej nie zgadzać, no bo jeśli mocno nie wierzycie na przykład w moc medytacji czy mantr, ja też nie do końca jestem za tym, natomiast czasami warto jest wypróbować jakichś różnych nowych rzeczy, aby przekonać się, czy coś jest dla nas, czy nie, więc ja właśnie w ten sposób czytałam tą książkę, czytałam ją z otwartym umysłem i chciałam się dowiedzieć tego, co miało duży wpływ na jakby zmianę wnętrza, powiedzmy, i osobowości, i generalnie duszy, powiedzmy, Agnieszki. I naprawdę myślę, że tutaj wiele ciekawych informacji się dowiemy i wiele wniosków dla siebie wyciągniemy. Tym bardziej, jak jesteście, no głównie tutaj, powiedzmy, kobietami. Myślę, że mężczyźni też wyciągnęliby dla siebie coś z tej książki. Natomiast myślę, że głównie ona jest skierowana dla kobiet i jeśli jesteście takimi wrażliwymi, bardzo kobietami, które lubią dużo myśleć na tematy takie, powiedziałabym, wewnętrzne i rozważać to, ja zdecydowanie do takich osób należy. Ja bardzo często rozmyślam sobie na takie tematy. No to na pewno spodoba Wam się ta książka i coś dla siebie z niej wyciągniecie. Także ja w 100% polecam i zamówiłam sobie kilka nowych książek, za chwilę też Wam pokażę. I zaczynając od thrillerów, bo tutaj o nich Wam też trochę mówiłam, ostatnio też opowiadałam o książce Za zamkniętymi drzwiami, która bardzo mi się spodobała i ona była autorstwa Bea Paris i też zdecydowałam się po Waszych recenzjach na kolejną książkę tej autorki, czyli Na skraju załamania. Sprawdziłam sobie też na Lubimy czytać opinie, no i generalnie tamta chyba ma najwyższe opinie, a później jest, znaczy opinie, najwyższe oceny, a później jest ta, także zamówiłam sobie tą. Nie wiem do końca, o czym jest dokładnie. Mogę Wam tutaj pokazać z drugiej strony opis. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. Kiedy Twoja głowa jest najgorszym więzieniem. Ogólnie lubię thrillery takie psychologiczne. A druga książka, którą wybrałam, to książka kolejnego autora, którego bardzo lubię i to jest Julian Musso. Mam nadzieję, że nie przekręciłam tego, jak to nazwisko się wymawia i imię. I jest to książka Jutro. Bardzo podobała mi się Dziewczyna z Brooklynu i Telefon od Anioła, które już przeczytałam jakiś czas temu. Także tamte dwa thrillery bardzo Wam polecam. Natomiast najwyżej ocenianą książką właśnie na Lubimy Czytać jest ta, czyli Jutro. Więc no, mam nadzieję, że też mi się spodoba. Też nie wiem dokładnie, szczerze mówiąc, na czym polega, ale bardziej kierowałam się właśnie ocenami. Tutaj zostawiam Wam opis. No i a propos Agnieszki Maciąg, kupiłam sobie dwie kolejne pozycje i tak, pierwsza z nich to Słowa Mocy, jest w ogóle przepięknie wydana. Już jakiś czas temu zastanawiałam się nad tą książką i w końcu zdecydowałam się najpierw na tamtą. Natomiast chyba ta jest taka najbardziej popularna, bo widziałam ją wiele razy gdzieś tam, przewija mi się w social mediach u innych osób i jest to sztuka tworzenia szczęśliwego życia i bardzo mnie ona intryguje. Tutaj mamy właśnie wypisane te słowa, słowa mocy. Każde słowo niesie określony ładunek energetyczny, może nas zranić albo uskrzydlić i dodać nam sił, gdy sięgamy po słowa pełne pozytywnej mocy i tym samym po energię, którą są przepełnione, szczęście i spełnienie mogą zaistnieć. No, powiem Wam, że naprawdę wydaje mi się interesująca. To jest znowu to, o czym mówię, jeśli lubicie takie rozważania wewnętrzne, no to myślę, że to też będzie książka, która powinna mi się spodobać. To będzie pozycja, która przypadnie mi raczej do gustu, no ale oczywiście jak przeczytam, to wam, dam Wam znać. Obecnie czytam jedną z tych książek, którą Wam pokazywałam też ostatnio we vlogu, czyli Sztuka sięgania gwiazd, to jest powieść i myślę, że taką drugą pozycją, którą będę czytała w trakcie, bo ja lubię czytać sobie jedną właśnie powieść, a drugą taką
powiedzmy rozwojową książkę, no to pewnie będę czytała teraz tą. I ostatnia, którą zamówiłam, to Twój dobry rok. I to jest taka książka, którą właśnie czyta się przez cały rok, ponieważ mamy tutaj rozdziały na dany miesiąc i mamy inspiracje na dany właśnie miesiąc w roku, żeby jak najlepiej dany miesiąc wykorzystać. I w ciągu takiego, w takim rozdziale jednym mamy na przykład właśnie takie, kurczę, no jak to powiedzieć, porady, jak wykorzystać najlepiej ten miesiąc, czyli no na przykład tutaj mamy o kreatywności, mamy jakieś takie jakby rozwojowe tematy, mamy też jakieś różne przepisy, mamy trochę na temat domu, trochę na temat gotowania, no po prostu takie tematy różne poruszone, które mogą bezpośrednio dotyczyć danego miesiąca, więc myślę, że w ten sposób będę czytała na początku danego miesiąca, przeczytam sobie jeden rozdział, możemy też zapisać swoje jakby cele na dany miesiąc, no myślę, że fajna, ciekawa pozycja, tutaj mamy też opis. Oglądamy sobie ostatnio serial W głębi lasu, to jest polski serial, taki dosyć popularny ostatnio na Netflixie. Jesteśmy dopiero na 3. odcinku, także póki co nie będę Wam tutaj recenzować, ale pokazuję Wam, żebyście też polecili, co Wy w tej chwili oglądacie. Czy macie jakiś serial godny polecenia, może z nowości właśnie na Netflixie, bo jak skończy nam się ten, to na pewno będziemy się rozglądać za czymś kolejnym, w sumie przed nim już się zastanawialiśmy długo i zaczęliśmy oglądać ten tutaj, nie wiem czy widzicie, Zadzwoń do Sola, ale no nie podszedł nam za bardzo. A Homeland obejrzeliśmy kilka sezonów i jest genialny, natomiast zatrzymaliśmy się na którymś sezonie i zrobiliśmy sobie przerwę i teraz w sumie jak jakiś odcinek włączyliśmy, to kompletnie nie pamiętaliśmy, o co chodzi, więc nie wiem, czy go obejrzymy jeszcze do końca, czy już nie, ale pierwsze chyba 2 czy 3 sezony chyba, co naprawdę warto obejrzenia, także ten Wam polecam bardzo mocno. Także lecimy z oglądaniem właśnie 3. odcinka. Jak widzicie, już jestem po porannej jodze. I tak, zdecydowanie muszę posprzątać na tarasie, bo jest tutaj straszny bałagan, ale stwierdziłam dzisiaj, że jak jest w miarę ciepło, ale też nie ma takiego upału, no to wyjdę sobie, poćwiczę tutaj i powiem Wam, że było mega przyjemnie, zdecydowanie przyjemniej niż ćwiczyć w domu, także polecam wszystkim, którzy mają jakiś balkon, którzy mają ogródek, ćwiczyć właśnie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, chociaż w Płocku, no to ciężko o to świeże powietrze, a tak w ogóle pokazuję Wam się dzisiaj bez makijażu. Dzisiaj często to robię, natomiast przyszło mi do głowy teraz właśnie jak sięgnęłam po aparat, bo ostatnio ktoś napisał mi komentarz, że no ładnie bardzo wyglądasz w tym makijażu, ale jakbyś była bez makijażu, to nie dałoby się oglądać tego vloga, więc kochana, to specjalnie dla Ciebie, co te bez makijażu. Ja nie mam z tym problemu, ale takie komentarze to mnie po prostu czasami rozbrajają, co ludzie mają w głowach, żeby takie rzeczy pisać. W głowie się nie mieści. Wiecie, ja się przyzwyczaiłam do tego, że nie wiem, pokazuję Wam się bez makijażu, bo to normalne, jak robię filmy makijażowe, czy nagrywam vlogi z rana, gdzie jestem w ogóle mega nieogarnięta, czasami mi wyskoczy jakiś wielki pryszcz na twarzy i to jest normalne, totalnie normalne, bo tak wszyscy wyglądamy. Ja jestem w ogóle rano zawsze opuchnięta, więc mam twarz też opuchniętą. Nadal mam problem w ogóle z ósemką. Nadal bałam się iść do dentysty i nadal nie poszłam, ale muszę to zrobić, muszę dzisiaj się umówić do dentysty. To jest mój cel na dzisiaj, mam nadzieję, że go osiągnę. Bo strasznie mnie boli. Codziennie rano budzę się spuchnięta tutaj z tej strony już od jakichś 2 tygodni i okropnie mnie boli, więc wiecie co, ja mam jakąś traumę z dentystą i boję się po prostu strasznie. Natomiast no muszę to zrobić, bo nie wytrzymam dłużej chyba z tym bólem.
No ale wracając do tematu, wiecie, to jest normalne, że czasami, nie wiem, wyglądamy lepiej, czasami gorzej bez tego makijażu, ale pisanie takich komentarzy to jest moim zdaniem najniższy poziom i zerowy poziom kultury tak naprawdę, no bo no jak można komuś napisać, że jakby był bez makijażu, to nie dałoby się go oglądać. No hamuwa na całej linii, także tak jak mówię, specjalnie dla ciebie ta pogadanka bez makijażu. Mam nadzieję, że widzisz, albo nie wiem, jak nie możesz oglądać, to wyłączasz ten odcinek, ale może coś do ciebie dotrze, bo w głowie się nie mieści. A tak w ogóle dzisiaj przychodzi do mnie Ada o 11, nie wiem, kto jest, jakoś przed 9 pewnie teraz. I będziemy się malować. Słuchajcie, chciałam poćwiczyć sobie makijaż na innych osobach, dlatego że mam pomysł. To jest taki, wiecie, gdzieś tam się w mojej głowie też trochę w trakcie warsztatów, trochę przed warsztatami, tymi, przed tym szkoleniem urodził ten pomysł na... Zresztą już jakiś czas temu chodziło mi to po głowie i w Londynie też już to robiłam. I jest to pomysł na szkolenie indywidualne dla osób z makijażu, oczywiście dla osób, które chcą się nauczyć makijażu dla siebie. No nie dla wizażystów, bo ja nie uważam, że jestem osobą, która może szkolić wizażystów, absolutnie. Natomiast szkolenia właśnie dla osób, które chcą się nauczyć makijażu dla siebie, chcą, nie wiem, nauczyć się albo dziennego makijażu, albo jakiegoś troszeczkę mocniejszego dla siebie, na swojej twarzy. Także to jest taki pomysł, który gdzieś tam mi się urodził. Wiem, że wiele z Was było chętnych, bardzo często mnie pytacie o to. Także chciałabym sobie poćwiczyć na innych osobach. No i zobaczę, nie obiecuję, że zacznę to robić szybko, bo chcę być pewna też jakby tego, jak wychodzi mi make-up na innych osobach, bo kiedyś się tym zajmowałam, natomiast bardzo długo tego nie robiłam i chcę mieć taką pewną rękę znowu, chociaż wiecie, no ja często mam tak, że nie wierzę jakoś tam w swoje możliwości. Pewnie spokojnie mogłabym to już zacząć robić według wielu z Was i byście były zadowolone, natomiast ja chcę sama być, wiecie, pewna, że przekazuję Wam wiedzę, która jest wartościowa, także no taki wstępny pomysł i dzisiaj właśnie Ada przychodzi, będziemy się malować, także zobaczymy, co z tego wyjdzie, na pewno coś Wam nagram. Dzień dobry! Hello. Ada już u mnie, piękna, bez makijażu i zobaczymy, czy ją upiększę jeszcze bardziej, chociaż no nie wiem, bez makijażu naturalnie to w ogóle najładniej. No, w ogóle Ada obcięła włosy, zobaczcie, jakie ma puszyste, jak ma dużo włosów. Rano umyte, nie ułożone. No, my też coś z nimi zrobimy, w zależności od makijażu, jakoś dopasujemy je. No, także zaczynamy, pokażemy Wam za chwilę efekt po. Nam się pewnie trochę zejdzie, a Wy zobaczycie na moment. Zobaczcie, jaką mam piękną modelkę po. No powiem Wam, że jestem zachwycona, weź buzię trochę tą stronę. Spójrzcie na ten blask. I mam wrażenie, że ten makijaż w fiolecie i różu idealnie Adzie pasuje. Też do zielonych oczu, otwórz, o super. No pięknie. No. Jestem z nas dumna. Długo siedziałyśmy, ale słuchajcie, super. No i Ada jest zakochana w rzęsach, a to są kępki, kochani. No, tylko wiem, że przyklejałam tak na zmiany jakby. Pokażę Wam może, to są, w ogóle zobaczcie, jaki małak. Co tu się dzieje? To są te rzęski z klawier. Powiem Wam, że bardzo długo je miałam w swojej toaletce, a w ogóle ich nie używałam. Tych dziesiątek to tylko dosłownie dwie chyba wkleiłam, a tak to jedenastki, dwunastki i trzynastki tak jakby na przemian przyklejałam, dzięki czemu mamy taki właśnie, weź zamknij, spójrz tu, taki puchaty efekt, no pięknie wyglądają, jak jakieś 2:1 czy 3:1, nie wiem dokładnie, ale taka objętościowa metoda, no super to wygląda, pięknie. Także Ada piękna bez makijażu i w makijażu, bosko. No, cudownie. No. Także dzisiaj będziesz taka glow mega, może nie wiem, czy to jest w aparacie tym, jest średnio to widać, ale Ada ma tyle rozświetlacza, zwłaszcza na dekolcie, bo do zdjęć dowaliłyśmy jeszcze więcej niż wcześniej, żeby było widać w lampach. Także glow po prostu no, szałowy. Jest tego dużo. No, tak. Ale to jest, słuchajcie, makijaż do zdjęć, więc tak normalnie na jakąś okazję, no raczej się nie nawala tego wszystkiego aż tyle, wiadomo, żeby... Znam makijażystki, które nawalają. No właśnie, no zdarza się. Tak. Także też tak bywa, ale wiem, że często ktoś pisze, o dużo tego, no bo wiadomo, no aż tyle na przykład oświetlacza to do zdjęcia na co dzień nie nakładamy, nie? Dokładnie. No, ale tak to do zdjęć jest super i w ogóle makijaż jest piękny, no. Piękny. Powiem Wam, że nie byłam też do tego pigmentu przekonana, zamknij na chwilę. Ale jak już jest na oku i jest z rzęsami, to bardzo mi się podoba. To jest pigment z afektu. Hej, kochani, u mnie czas na poranną
kawka i makijaż. Powiem Wam, że ostatnio w ogóle starałam się przerzucić na czarną kawę. Mówiłam to chyba na Instagramie, dlatego że dosyć słabo się czułam przez długi czas właśnie po kawie z mlekiem. W ogóle tutaj mam swój ukochany kubek z Nowego Jorku przywieziony. Mamy dwa takie kubki i to są nasze jedyne pamiątki z Nowego Jorku, więc no staram się dbać o nie jak mogę. W ogóle nawet nie myję ich w zmywarce. Wydaje mi się, że można, bo nigdzie nie ma żadnego znaku, że nie można. Natomiast wolę nie ryzykować i po prostu dbam o nie bardzo mocno, chociaż jestem dosyć taka, powiedzmy, że mam skłonności do tłuczenia kubków, natomiast staram się o nie mocno dbać, ale wracając do kawy, właśnie starałam się pić czarną kawę i nauczyć się pić czarną kawę, dlatego że po kawie z mlekiem źle się czuję i miałam wrażenie, że to od mleka. Dużo z Was pisało mi, żebym spróbowała kawę z mlekiem roślinnym. No i oczywiście, że próbowałam wcześniej, natomiast w ogóle mi nie smakuje kawa z mlekiem roślinnym. Także pisałyście, żebym spróbowała mleka bez laktozy. Też piłam kawę z mlekiem bez laktozy i nadal źle się czułam, więc może to po prostu jest kwestia kawy. Tak sobie myślałam, ale później przez jakiś tydzień piłam czarną kawę. Średnio mi smakowała, ale przyzwyczaiłam się chyba. I powiem Wam, że lepiej się czułam. Nie czuję się źle. Natomiast dzisiaj stwierdziłam, że jak mamy weekend, bo jest dzisiaj sobota, to wypiję sobie cappuccino, bo mam ochotę właśnie na cappuccino. Dzisiaj w ogóle robimy zdjęcia na Blair. Pokażę Wam później nasze nowości, ponieważ... O, tutaj jestem. Ponieważ właśnie dzisiaj będziemy robić zdjęcia i wstawiać na stronę nowości, bo mamy kilka nowych sukienek, mamy nowe bluzeczki, także może uda mi się to Wam pokazać, może coś Wam wpadnie w oko. Okej, i na początek taka malutka zapowiedź, ponieważ robimy zdjęcia i nagrywam Instastory też tych wszystkich rzeczy, także tutaj pokażę Wam, tak wiecie, w trakcie, bo Tomek akurat pojechał, Kendusiu! Pojechał Tomek akurat odebrać samochód, bo nie pamiętam, czy Wam mówiłam, że mieliśmy w naprawie i akurat Tomek pojechał teraz odebrać w końcu, bo mieliśmy wypożyczony tak to samochód, ale już tęsknimy za naszym autkiem kochanym. Więc jeśli chodzi o ten topik, to mieliśmy je już na stronie, natomiast w innych kolorach, w pudrowym różu, w szarości i w fiolecie. I teraz robimy właśnie taki nudziak. Powiem Wam, że ja uwielbiam te topy, bo one pasują do wszystkiego. Ten top jest tak basicowy, ale jednocześnie tak fajnie kobiecy i nadal wyjątkowy, że robi nam stylówkę. Wystarczy właśnie, że założymy do niego jakieś dżinsy, czy inne spodnie, albo po prostu jakąś spódniczkę, nawet taką bardziej kolorową. I mamy gotowy outfit, nie musimy tutaj dużo myśleć, także naprawdę świetnie się te topy sprawdzają, są z takiego elastycznego materiału. W ogóle pozostawię Wam linka w opisie pod filmem do naszej strony, do naszego sklepu. On zawsze tam jest, ten link, tak w ogóle, więc zaglądajcie, jak macie ochotę sobie przejrzeć, co tam ciekawego u nas aktualnie się znajduje na stronie. I tak szybciutko, kolejny top jest z bawełny, z takiej haftowanej bawełny. Zobaczcie, jak jest piękny, tutaj regulowany. Możemy go nosić jako hiszpankę, możemy go nosić na ramionach równie dobrze. No i jest cudny, w takim kolorze ecru. I tutaj też możemy go ściągnąć delikatnie, jak nie lubicie takich krótkich. Możemy go trochę podnieść, bo jest tutaj gumka, więc regulacja tak, jak Wam się podoba. No, cudeńko. No i jedna z naszych nowych sukienek, idealnie taka letnia, w letnim klimacie, tropikalnym wręcz, bo jest ona w taki print w liście, coś takiego, jakieś takie palmy, tropikalne liście na tle pudrowo-różowym, to jest taki brudny róż, odcinana tutaj w talii, też jest w gumkę, także można sobie ją układać i tutaj, wiecie, niezależnie od naszych wymiarów w brzuszku się zmieścimy. Fajny ma dekolt V, który jest trochę głębszy, dzięki czemu podkreśla jakby tutaj, no, dekolt, powiedzmy, natomiast też nie jest na tyle głęboki, żeby za dużo odsłaniał. Rękawki takie zwiewne, delikatne, kobiece. No i to jest sukienka maxi. Natomiast tu, jak widzicie, jest takie zaokrąglenie z przodu, dzięki czemu ładnie się układa ten przód, nie jest taki ostry. No i jest rozporek. Też nie jest jakiś taki bardzo głęboki, także nie ma problemu, nic tutaj za dużo nie odsłania. A jakby się bardzo chciały mieć dłuższy ten rozporek wyżej, rozcięty, to zawsze można sobie tu trochę popuścić. Także tak wygląda. I zobaczcie najlepsze, czyli plecy. Plecy są tak fajnie tutaj otwarte. I górna część zasłania
biustonosz, także nie trzeba się o to martwić. A tu mamy fajnie odkryte plecy, czyli trochę takiego sexy akcentu też. No to jest taka idealna sukienka na lato, nawet na jakieś letnie imprezy, ale ja spokojnie będę w niej chodziła na co dzień. Bardzo mi się podoba w ogóle, jak wygląda do tampek. Takie też zdjęcia wstawiliśmy na stronę, także wpadnijcie sobie zobaczyć. No i dalej nasza nowa bawełniana sukienka. Mamy już jedną bawełnianą sukienkę w asortymencie i jest to sukienka Bergamo, którą po prostu uwielbiacie. Tamta jest taka bardziej luźna. Mega dziewczęca tutaj wiązana na tasiemki. Śliczna moim zdaniem i taka totalnie letnia, ale ta też jest w letnim klimacie, natomiast w takim bardziej, powiedziałabym, kobiecym. Trochę w innym stylu, ponieważ mamy ją tutaj ściągniętą w talii i też możemy sobie regulować długość. A spójrzcie, w ten sposób będzie trochę dłuższa i też bardzo ładnie wygląda. Dekolt podobny jak w tamtej sukience przed chwilą, którą Wam pokazałam, czyli V, natomiast też ładnie wszystko zasłania, no i takie delikatne falbanki na ramionach, naprawdę jest śliczna i po prostu mega taka dziewczęca. I uwaga, mamy też długą wersję tej sukienki dla fanek sukienek takich midi i maxi. Za chwilę Wam pokażę, bo góra jest praktycznie taka sama, a dół się różni, no bo wiadomo, jest długi i jest też przepiękna, robi ogromne wrażenie moim zdaniem. I tak się prezentuje długa wersja, no musicie przyznać, że jest po prostu przepiękna i bardzo, bardzo efektowna. Podszewka jest tak do pół uda, także nic tutaj nie prześwituje i mamy też rozporek dosyć głęboki. Natomiast też myślę, że nie odsłania za dużo, jest tak do pół uda mniej więcej. I tutaj góra jest taka sama jak w tamtej sukience, no po prostu... Ja jestem zachwycona i nosiłam ją już i do szpilek, i do trampek, powiem Wam, i wygląda świetnie. A, i jeszcze do espadrilli, do takich, o, espadrilli też wygląda po prostu genialnie, bardzo letnio i myślę, że wcale to nie musi być sukienka na większą okazję. Może być oczywiście, bo jest, no, widowiskowa dosyć, ale taka właśnie na luzie z espadrillami też robi robotę. Świetnie wygląda także na co dzień, na letnie ciepłe dni, na upalne dni będzie świetna, bo to jest oddychający materiał. Także polecam Wam, naprawdę jest genialna. Kochani, chciałam się już tylko z nami pożegnać, także jeśli ten vlog Wam się podobał, no to kciuk do góry. Był to taki bardziej tygodniowy vlog, nie wiem dokładnie, czy był pełen tydzień, ale taki, wiecie, z wielu dni, urywki. Dajcie znać, czy takie vlogi Wam się podobają i wypowiedzcie się właśnie w komentarzach na ten temat, czy chcecie trochę więcej vlogów, czy nie, bo ostatnio zauważyłam, że tak różnie bywa. Jakiś czas temu jeszcze wiem, że uwielbialiście vlogi i te vlogi to było po prostu coś, co miało znaczną jakby... liczbę wyświetleń na moim kanale, a te beauty filmy trochę mniej, a teraz mam wrażenie, że to się trochę wyrównuje, także dajcie znać, jakie filmy wolicie, jakie lubicie najbardziej na moim kanale, żebym wiedziała, co nagrywać, czego nagrywać więcej, czego trochę mniej i nie wiem co, tak gestykuluję strasznie. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie, subskrybujcie kanał, jeśli nie subskrybujecie, pa, pa!